Radio Campus. Efekt sieci. A w dzisiejszym odcinku Efektu sieci wracamy do tematu religii, wiary i duchowości online w perspektywie forów internetowych i tego, co można na temat religii znaleźć w sieci. A w tajemnice religii i w zakamarki tego zagadnienia zabierze nas dzisiaj znana już Państwu dr Marta Kołodziejska, analityczka The Labu i adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć Marto. Dzień dobry, cześć. Właściwie jak pomyślę o tym, czym się zajmujesz, czyli badaniem na przykład forów religijnych, to wydaje mi się to być mało atrakcyjne dla osoby spoza tego tematu. Wyobrażałabym sobie twoją pracę jako taką pracę skryby, archiwisty, najlepiej w ogóle w jakimś zakonie. No ale przyznam szczerze, że zajrzałam wczoraj z ciekawości na te fora internetowe dla osób wierzących, które badasz. I to jest fantastyczne repozytorium różnych wątków, wątków społecznych, niekoniecznie religijnych, wątków, które zaskakują też w swojej różnorodności. Ja przytoczę tylko kilka przykładów, które mnie wczoraj jako laika zaskoczyły. Bo oczywiście są tematy związane stricte z religią, z duchowością, też z wiarą i rozumieniem Pisma Świętego. Natomiast są też zupełnie offowe tematy, na przykład moje gotowanie, albo kącik towarzyski, albo jest też nawet wątek o tatuażach. Więc no naprawdę to spektrum wątków, które są tam poruszane i tematów jest tak szerokie, że zastanawiam się właściwie, dla kogo są te fora i czego szukają użytkownicy na takich forach internetowych religijnych, którym ty się akurat przyglądasz. To znaczy, one właśnie tak jak powiedziałaś sama na początku, z oddali, że tak powiem, mogą się wydawać dość nieciekawe, tak? Może być takie wrażenie, że to jest takie miejsce, gdzie wszyscy, takie kółko wzajemnej adoracji, prawda? Że wszyscy się wymieniają, jak bardzo lubią na przykład Kościół rzymskokatolicki, prawda? I tyle. Natomiast jak już jakkolwiek się zajrzy do tych dyskusji, no to mamy, czy możemy się dowiedzieć, że to jest zupełnie coś przeciwnego. To znaczy, to jest miejsce przede wszystkim wymiany opinii, wymiany poglądów i jakkolwiek banalnie to brzmi, no to właśnie tak jest. Znaczy, że ludzie szukają możliwości rozmowy, ale co mnie zwłaszcza uderzyło, też wymiany wiedzy na tematy związane właśnie z duchowością, religią, moralnością, etyką, mogą tam dostać na przykład porady i wsparcie, prawda? Czyli dużo osób tam dyskutuje, żeby na przykład uzyskać odpowiedzi na jakieś pytania, które je nurtowały, prawda? To mogą być też bardzo osobiste wątki, to się też bardzo często zdarzało, obserwowałam to wielokrotnie, ale też no, było tam masa takich intelektualnych dyskusji, prawda? Nad tłumaczeniami czy przykładami Biblii, analizą kodeksu prawa kanonicznego, dyskusje teologiczne na przykład też jak najbardziej tam mają miejsce. Więc myślę, że dużo osób też tam dyskutuje, żeby samemu wzmocnić własne przekonania, trochę tak, żeby nadać kierunek własnym poszukiwaniom intelektualnym czy duchowym, żeby się po prostu coś więcej dowiedzieć o tym, w co ja wierzę albo w co nie wierzę. I wszystkie te fora, które analizowałam, były na katolickich portalach, więc oczywiście, prawda, one jakoś ukierunkowują to, ludzie tam wchodzą prawdopodobnie właśnie z tych portali. Natomiast one miały wszystkie skierowane zaproszenia do ludzi o różnych światopoglądach. To znaczy, że każdy, kto jest zainteresowany sprawami wiary i duchowości, jest tam zaproszony do dyskusji. I to rzeczywiście zaproszenie, myślę, że było przyjęte przez wiele osób, nie tylko katolików. Tu nasuwa się pytanie, czy trzeba być wierzącym albo głęboko wierzącym nawet, żeby interesować się takimi forami internetowymi, czy żeby wchodzić na fora internetowe dla takie skierowane i dedykowane osobom wierzącym? To znaczy, nie ma żadnego takiego formalnego zobowiązania. To znaczy, każdy użytkownik może, przynajmniej na dwóch z trzech forów, które analizowałam, były po prostu takie profile użytkowników. Że się wrzucało zdjęcie, czy tam awatara, jakieś wypełniało proste taki formularz informacji o sobie. Ale nie ma tam żadnego takiego obowiązku, że musisz wpisać, że jesteś właśnie na przykład rzymskim katolikiem, żeby mieć, czy móc wziąć udział w dyskusjach. Także takiego formalnego zobowiązania nie ma. Jest natomiast taka bardzo ciekawa rzecz, bo chociaż te fora są też po prostu otwarte, że każdy może sobie przeczytać bez żadnego logowania, rejestracji te wątki, to na części z tych forów były na przykład działy dedykowane tylko katolikom. Czyli na przykład jeżeli masz w profilu sobie wpisałaś, prawda, że jesteś rzymską katoliczką, no to wtedy masz jakby możliwość uczestnictwa w tych wątkach, natomiast inne osoby teoretycznie nie.
Natomiast to teoretycznie jest ciekawe, bo na dwóch z trzech forów, gdzie takie coś było, to znaczy tak zwane zamknięte działy, one miały zawsze takie tam w regulaminie działu informacje, że wyłączone z tego zakazu są osoby i wymienione było kilka ników. Najczęściej z tych osób nie była rzymskimi katolikami, prawda? I one mogły wziąć udział w dyskusjach, dlatego że właśnie na przykład miały ogromną wiedzę z jakiejś dziedziny albo prezentowały no ogólnie, prawda, wysoki poziom dyskusji, były znane moderatorom i tak dalej. Więc odpowiadając na to twoje pytanie, zupełnie nie trzeba. Natomiast oczywiście no, myślę, że to jest dość oczywiste, że wchodzą tam osoby, które te sprawy wiary czy religii z jakiegokolwiek powodu interesują, prawda, że one chcą o tym rozmawiać, nawet jeżeli się nie identyfikują na przykład koniecznie z jakimś wyznaniem. No tak, ale to jest zupełnie oczywista analogia, prawda, że osoby wierzące wchodzą na te fora dla osób wierzących. Natomiast ty w swoim ostatnim artykule pisałaś o ateistach, którzy są aktywni na forach religijnych i na forach dla osób religijnych. Jaka tutaj jest pobudka, czy też co powoduje, że ateiści, czy też agnostycy, tutaj nie wiem, na pewno ty wiesz lepiej, kto dokładnie jest aktywny na tych forach, ale co ich ciągnie na fora dla osób wierzących, czy też dla katolików, czy rzymskich katolików? To znaczy oczywiście no, nie mogę się wypowiadać za wszystkich, natomiast na tych forach, które analizowałam, to było dla mnie duże zaskoczenie, że osoby, które się identyfikowały jako ateiści czy osoby niewierzące, były właściwie drugą najliczniejszą grupą po właśnie osobach zadeklarowanych jako rzymscy katolicy. I to było też widać, prawda, że w tych dyskusjach osoby niewierzące no, brały udział, natomiast to nie było, nie należy tego postrzegać jako jakichś takich opozycyjnych grup na tych forach, prawda, że zawsze byli katolicy przeciwko ateistom, już tak mówiąc obrazowo, zupełnie nie. To, że trzeba pamiętać o tym, że to są osoby, że ateiści w Polsce, których jest według różnych szacunków do 10%, to są osoby, które zwykle miały jakieś doświadczenie na przykład bycia wychowanym w rodzinie katolickiej, tak? To są osoby zazwyczaj ochrzczone, które nie wiem, przystąpiły do pierwszej komunii, chodziły na religię do szkoły i tak dalej, więc to też nie jest tak, że dla nich rzymski katolicyzm jest jakimś obcym zjawiskiem, prawda? Oni mogą nie identyfikować się z nim, natomiast no, na pewno coś tam, jakieś doświadczenie, prawda, z tym rzymskim katolicyzmem mają. O ile dla części rzeczywiście celem uczestnictwa w katolickich forach jest, żeby się po prostu pokłócić, prawda, i jakoś sprowokować, no to po pierwsze część tych dyskusji, tych prowokacji rozwijała się później w bardzo naprawdę ciekawe rozmowy i takie naprawdę merytoryczne, rzeczowe, które się no, kończyły przynajmniej tym, że można było się rozejść w pokoju. Po drugie, no oczywiście w takich skrajnych przypadkach moderacja tam interweniowała, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to było też bardzo widoczne, że te osoby niewierzące, które są na forach katolickich, jakoś chcą poznać sposób myślenia inny od własnego. Czasem po to, żeby się ugruntować w słuszności własnych przekonań, a czasem właśnie po to, żeby się dowiedzieć na przykład, rany, co myśli taka moja rodzina wierząca. Ja jestem niewierząca, moja wierząca rodzina, jakoś nie rozumiemy się, to może ja was zapytam po prostu, tak? Jakoś powymieniamy się tymi doświadczeniami w bezpiecznej przestrzeni, prawda, która jest wolna od jakichś tam rodzinnych uwikłań. Natomiast ja też mówiłam o tym wcześniej, że ta wiedza tak, była kluczowa i mi się wydaje, że pójście tym tropem pokazuje nam trochę, po co te fora też są. To znaczy, że nawet jak ja czytałam te różne posty, one często mają długość jednej strony A4, więc to naprawdę jest poważna dyskusja. Byłam pod wrażeniem po prostu poziomu merytorycznego i sama się tak dużo rzeczy nauczyłam, będąc na tych forach, no że do tej pory jest to dla mnie coś niesamowitego. I tę wiedzę miały też właśnie osoby niewierzące, prawda, które w tych dyskusjach uczestniczyły, więc to absolutnie nie jest tak, że właśnie mamy tam jakieś takie frakcje, jakichś takich prowokatorów i tych, co gaszą pożary, tylko właśnie jakąś taką chęć uczestniczenia w tej dyskusji. Zwracasz uwagę na bardzo ciekawy element tej wymiany myśli, można powiedzieć, na tych forach, mianowicie taki dialog, prawdziwy dialog. Tak. Jeśli mówisz o takiej przestrzeni, która przyzwala na wymianę myśli, czy na poznanie stanowiska drugiej osoby, czy też drugiej strony, to jest prawdopodobnie jedno z niewielu miejsc, gdzie to być może dzieje się tak właśnie neutralnie i bez jakiejś napastliwości obustronnej, no bo mam wrażenie, że chyba nie jest łatwo być w dzisiejszej Polsce ateistą, czy też agnostykiem. Czy na tych forach ta dyskusja i to ten dialog rzeczywiście ma takie elementy wsparcia? Czy to jest faktycznie otwarte i inkluzywne pole do rozmowy z osobami o innych poglądach? Czy wyczuwasz tam pewnego rodzaju antagonizmy mimo wszystko? Oczywiście, to nie jest też jakaś taka, prawda, sielankowa przestrzeń, gdzie wszyscy, prawda, wysyłają sobie serduszka i są nieustająco dla siebie mili.
jest całe spektrum różnych zachowań, prawda? No i są kłótnie, i są spory, i są przytyki, i złośliwości i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę bardzo jest widoczne, że koniec końców nie chodzi o to, żeby udawać, że różnic nie ma, prawda? Czy nie chodzi o to, żeby koniecznie się zgodzić. No bo jeżeli są jakieś fundamentalne różnice w poglądach, no to ciężko oczekiwać, prawda, że te osoby później będą udawały, że tych różnic nie ma. Natomiast to, co było absolutnie fantastyczne akurat w tym, co mi się wydaje, że zwłaszcza w tym kontekście dzisiejszym, czyli no mówiąc wprost, jakieś nagonki na osoby LGBT i też odmawiania im człowieczeństwa, niestety też ustami niektórych przedstawicieli Kościoła katolickiego, no to jest jakby taki wniosek, że można współistnieć, można się różnić, nie negując tych różnic, natomiast każdy może na tej wymianie myśli coś skorzystać. Czy to będzie większa wiedza na temat czegokolwiek, w co się wierzy lub w co się nie wierzy, czy to będzie jakieś wsparcie właśnie, tak, od innych osób w dowolnej sprawie, czy to będzie po prostu możliwość spędzenia czasu i tak jak mówiłaś o tych wątkach, prawda, o jedzeniu i tatuażach i tak dalej, że zawsze jest to jakaś możliwość nawiązania kontaktu, poznania innych osób. I ona ma oczywiście swoje ograniczenia, natomiast no, to pokazuje, że jednak jest możliwe jakieś takie poszukiwanie no, po prostu wspólnych jakichś korzyści z tego, tak, że każdy coś może z tego wynieść. I to nie musi być, prawda, dokładnie to samo, kropka w kropkę. A co najbardziej zaskoczyło Cię podczas tych Twoich analiz? Czy były jakieś takie wątki, czy takie stanowiska, czy też takie dyskusje, które zapamiętałaś i które dziś możesz przytoczyć jako anegdotę, albo właśnie wręcz przeciwnie, jako bardzo smutne zaskoczenie podczas lektury tych wszystkich forów, które zbierałaś do swojej pracy naukowej? To znaczy, takiego jednego konkretnego wątku to przytoczyć teraz byłoby mi trudno, natomiast bardzo to, co mnie uderzyło poza tym właśnie, że ile było osób niewierzących i to też taki poziom merytoryczny wysoki tych dyskusji, to jest też takie, powiedzmy, przywiązanie do konsekwencji. To znaczy, jeżeli ktoś się zadeklarował jako na przykład katolik czy muzułmanin, bo tam też jest trochę osób innego wyznania, no to było takie oczekiwanie, że te osoby będą się zachowywały, czy będą uczestniczyły na forum jakby w zgodzie z poglądami, które uważamy za zgodne właśnie z nauczaniem Kościoła, prawda, czy zgodne z zasadami islamu i tak dalej, i tak dalej. Więc to było bardzo ciekawe. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o jakby sens tych dyskusji, czy jakoś takich innych cel, to miałam takie wrażenie, co to jedna z tych rzeczy, która była dla mnie zaskakująca, że tak naprawdę mnogość tych interpretacji, prawda, na przykład jednego zapisu, prawda, czy paragrafu w kodeksie prawa kanonicznego, wszystko to prowadzi trochę do takiego zmuszania ludzi do poszukiwania na własną rękę. To znaczy, że każda z tych osób, które wzięła udział w dyskusji, mogła coś sobie jakoś z tej dyskusji wziąć dla siebie, żeby znaleźć jakieś własne miejsce czy własną drogę w swoich poszukiwaniach. Znaczy ta indywidualizacja, która zwykle się kojarzy jakoś tak chyba negatywnie, prawda, że indywidualizacja religii to ma jakieś takie negatywne oblicze, no to tutaj dawała też coś takiego, że każdy mógł sobie na własną rękę takie poszukiwania odbyć, prawda, i te fora rzeczywiście były bardzo pomocne. No przez to właśnie, że pojawiało się tam dużo osób o bardzo różnych kompetencjach, prawda? Ja je nazwałam takimi nieformalnymi ekspertami, bo to były osoby, które naprawdę miały bardzo dużą wiedzę, umiały ją przekazywać i, no i często były właśnie proszone do odpowiedzi, jak była jakaś taka trudna kwestia, która wymagała jakiegoś rozsądzenia i te osoby wtedy były wzywane do tablicy i bardzo chętnie się udzielały, pomagając jakoś innym, nakierunkowując dyskusję. Ale tu zwracasz uwagę przede wszystkim na ten taki aspekt poznawczy, można powiedzieć, tych forów, to znaczy ta wiedza, wymiana dyskusji, poglądów, ale też interpretacja pisma na przykład, ale dało się tam też może zaobserwować wątek taki towarzyski, czyli próby nawiązania więzi i ten taki wymiar społeczny tych forów. Czy to w ogóle jest celem takich forów, żeby poznać drugiego człowieka, tak mówiąc kolokwialnie, taki religijny Facebook? Czy to jest też rola tych forów, które analizowałaś? Czy tu faktycznie jest raczej wymiana myśli na poziomie poznawczym, a ta emocjonalność jest przesunięta w inne przestrzenie internetu? Znaczy, myślę, że było tam miejsce dla tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, czyli z jednej strony właśnie takie intelektualne dyskusje, prawda, porozmawiamy o tłumaczeniach Pisma Świętego,
a z drugiej strony jak najbardziej miejsce na to, żeby po prostu trochę tak, można powiedzieć, poczuć się, że się nie jest samemu z czymś, prawda? Czyli jeżeli ja mam jakiś problem, a było tam bardzo wiele takich osób, na przykład, nie wiem, jedna pani miała problemy małżeńskie, no i widać było, że ona próbuje sama też jakoś się rozeznać w tym, tak? Że tutaj biskup jej powiedział coś, ona czyta na przykład katechizm Kościoła katolickiego, ale taka jest pogubiona w tych interpretacjach, no i forumowicze trochę tak próbowali jej, prawda, pomóc, może naprowadzić ją na jakieś inne tropy na przykład, tak jak ona mogłaby rozwiązać ten problem w zgodzie z własnymi przekonaniami. Jeżeli o to chodzi, no to tamte osobiste wątki, takie okazywanie komuś wsparcia, prawda, okazywanie, dawanie jakichś takich osobistych porad, pomocy, jak najbardziej też miało miejsce i wydaje mi się, że w ogóle no, są osoby, które przychodzą tam z różnych powodów, są osoby, które po prostu potrzebują odpowiedzi na jakieś pytanie, tak, już nigdy więcej nie wracają i takich osób jest rzeczywiście dużo. Natomiast ja te badania skończyłam robić kilka lat temu i od tej pory już nie jestem tam regularnie, ale czasem sobie wchodzę na te fora, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, czy one wciąż jakoś działają. No i zawsze mi to zaskakuje, że te niki, które ja znałam sprzed tych 5 czy 6 lat, ciągle się tam pojawiają, prawda, że to jednak jest jakaś grupa osób, która od kilkunastu lat wchodzi tam regularnie, pisze, udziela się w tych dyskusjach, czyli poświęca po prostu masę czasu w swoim życiu, jakby nie patrzeć, na te dyskusje, więc te osoby też się rozwijają z tymi forami, prawda, jakoś tak dojrzewają. Natomiast też, co myślę, że jednak tego o tym nie powiedziałam wcześniej, a to też jest istotne, że na przykład Facebook, prawda, czy w ogóle media społecznościowe trochę nie pozwalają na coś takiego, co się dzieje na forach, czyli właśnie wymianę tych strasznie długich wiadomości, prawda, tych rozbudowanych takich dyskusji, to się bardzo ciężko czyta na przykład na Facebooku, prawda, długie, wąskie kolumny. Ale też nie wiem, jak jest teraz, natomiast jak ja robiłam te analizy, to zdecydowanie jakby większość użytkowników była po 30. Prawda, że to nie były takie najmłodsze osoby, one się oczywiście też pojawiały, ale jednak to było miejsce do osób, które no właśnie, miały już takie a nie inne doświadczenia życiowe, były na tym a nie innym etapie, no i dla nich być może po prostu taka forma bycia na forum, tego typu dyskusji była no, bardziej wygodna, czy czuli się swobodniej po prostu, tak, mogąc w ten sposób powymieniać myśli, jakoś poznać się wzajemnie, prawda, w takich właśnie bezpiecznych warunkach, aniżeli na przykład Facebooku czy profilu na Instagramie. No powiem szczerze, że mnie ta opowieść o zupełnie niszowym obszarze internetu bardzo zaskoczyła i te wątki, na które zwróciłaś uwagę, otworzyły zupełnie nowy obraz forów religijnych w mojej głowie i myślę, że w głowie innych słuchaczy również, bo do tej pory wydawało mi się, że jest to naprawdę niszowa przestrzeń dla osób szczególnie zainteresowanych i właśnie gorliwie wierzących, natomiast tu zwróciłaś uwagę z jednej strony na kwestie dyskusji takiej światopoglądowej, ale też takie kompetencje poznawcze, które można tam po prostu rozwinąć, dowiadując się czegoś nowego o innych, ale też ogromną inkluzywność i taką otwartość tego środowiska, co też wydaje mi się być dużym zaskoczeniem, więc Marta, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Rzuciłaś zupełnie nowe światło, mówię przynajmniej o sobie, ale na temat religijności, wiary i tej duchowości internetowej właśnie na przykładzie forów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Wierzę, stosując dobre słowo, wierzę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do tej rozmowy, tych wątków i podobnych związanych z aktywnością katolików, ale też innych wyznawców na rozmaitych platformach internetowych. Naszym gościem była dzisiaj dr Marta Kołodziejska, analityczka De Labu, a przy okazji też adiunkt Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie, Marto, dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za ponowne zaproszenie i do usłyszenia. Efekt sieci. Radio Campus.